Nadszedł czas największego wyzwania. Po raz może chciałbym się wydać. Zachowujcie się na miłość, przyjaźń, pokój i wolność. Thank you.
Hands on my back.
Thank you.
Teraz już ostatnia piosenka, która w setną rocznicę wojny, która się toczy, jest totalnie prowadzona, dedykuje zarząd wojny, piosenka na tytuł Wolność. Our friends, this song is called Freedom and it will be dedicated for the Ukrainian. Slava Ukraini. Przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować naszej wspaniałej młodzieży, nauczycielom, panu Jankowi, zespołowi rockowemu Jedynka pod prądem, który rozsławia naszą szkołę w Polsce od kilku lat. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna w tym momencie. I'm very happy and proud. Bardzo jeszcze proszę o brawa dla tych wszystkich młodych ludzi. Możecie się tu pokazać. Wyglądacie za sceny. Proszę, wyjdźcie, a ja poproszę o zabranie głosu
panią wizytator z Kuratorium Oświaty w Katowicach, panią Joannę Sobotnik. Moi drodzy, nauczyciele, dyrektorzy, którzy są z nami, wszyscy znamy panią Joannę, bo to ona daje nam wskazówki, żeby nasze projekty zyskały dofinansowanie Narodowej Agencji. I nam też bardzo dużo pomogła. Z przyjemnością witamy wśród nas panią Joannę jeszcze raz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się. Jest to właściwie pierwsze spotkanie po pandemii. Mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, że jest to moment po pandemii. Ostatnie lata były latami bardzo trudnymi. I te doświadczenia uświadamiają nam, jak ważne jest to, że możemy realizować takie projekty. Jak ważne jest to, że mogą spotykać się ludzie reprezentujący różne kraje, różne kultury, mówiące różnymi językami. Bardzo cieszę się, że spotykamy się właśnie w takim gronie, bo Rumunia, Bułgaria, Polska to kraje, które może nie są bezpośrednimi swoimi sąsiadami, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, ale są to kraje, które są nam tak bardzo bliskie, łączy nas wspólne doświadczenie historyczne i łączy nas także współczesność, łączy nas także postawa wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Więc proszę Państwa, gratulując Państwu bardzo serdecznie realizacji tego projektu, wyrażając ogromny smutek, że ten projekt się kończy i że no, część niestety tego projektu musiała się odbywać wirtualnie, pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie, pragnę pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękując za zaproszenie i ciesząc się, że mogę widzieć efekty swojej pracy, która odbywa się przy komputerze za wielkim. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Głos chciała zabrać jeszcze pani dyrektor Iweta ze szkoły w Sofii. Bardzo prosimy wspólnie z nauczycielkami tutaj na środek. Dosłownie to jeszcze parę słów. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, to proszę się przygotować. Będzie ta chwila po wystąpieniu pań. Witam na scenie panią Iwetę Pietrową-Germanową, dyrektora szkoły nr 122 imienia Nikolaja Liliewa w Sofii. Skupi przyjaciele, искам да изкажа огромната си благодарност за това, че бяхме партньори по този проект. Dear guests, thank you for your hospitality. We are happy that you are our Erasmus project partners. В рамките на този проект ние успяхме да научим много неща от вас, от Гоша, да принесеме тези неща и в нашето училище. Но искам да кажа, че най-важното е, че освен партньори, ние вече можем да се наречем и приятели, за което огромна благодарност на Гоша. Dear Polish friends again, thank you very much for this job. We have done a lot, we learned a lot, and now our students can manage with a lot of new things. I hope for the future we will continue and work together. Now, we are not only partners, Erasmus partners, we are friends. Thank you very much for уважаеми гости и уважаеми родители, искам да ви кажа, че учителите, децата и директора на училището извършиха огромна работа в рамките на този проект и искам да изкажа още един път своята огромна благодарност. Dear parents, dear colleagues, teachers, students,
Thank you very much for this job during this period. Thank you. Thank you, koleżanki. Wystąpiły w imieniu również gości z Rumunii. No w skrócie powiem, podziękowały. Bardzo im się podoba, szczególnie serce okazywane tutaj w Częstochowie, ale i podczas całej naszej współpracy. I no powiedziały, że nie tylko już teraz jesteśmy partnerami w projekcie, że jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Podziękowały panie nie tylko partnerom, nauczycielom, uczniom za piękne przyjęcie i występ, ale całej społeczności, przede wszystkim naszym wspaniałym rodzicom i tutaj brawa dla nich wszystkich za przygotowanie dzieciaków. Drodzy, tak sobie szeptaliśmy, że nigdy nie można by było pokazać takiego show w sali gimnastycznej szkoły. Więc bardzo chcę podziękować panu Zbigniewowi Miszczykowi, kierownikowi tej sali, że zawsze jak prosimy, kto jest otwarty na współpracę, umożliwia nie tylko wynajem na te półtorej godzinki, ale też liczne próby przed. Także bardzo serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi. Mam nadzieję, że jest z nami. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Bo jak nie, to Olu, myślę, że zapraszam cię na środek i będziemy się żegnać powoli. Naszych gości oczywiście zabieramy ze sobą do szkoły. Będziemy wręczać jeszcze certyfikaty, będziemy się żegnać. Pewnie będą łzy, ale tak jak przywiozły nam taki piękny obrazek z dedykacją, że zbudowaliśmy mosty dla naszej przyszłości. I to jest bardzo piękne, tego się będziemy trzymać, w to wierzyć i pracować, żeby realizować dalej wspólnie różne projekty. Once again, thank you very much. Pięknie dziękujemy państwu za przybycie i do zobaczenia.